Witajcie w wideo przygotowanym przez Space Federation of Trade Unions. Zgodnie z prośbami tym razem omówię Starfarera oraz Starfarera Gemini produkowanego przez MISC oraz Aegis. Jest to obecnie największy dostępny statek mający 100 metrów długości, 48 szerokości oraz 24 wysokości. Można się spierać, że Caterpillar jest dłuższy, ale to tylko długość, w pozostałych wymiarach pozostaje daleko w tyle. Ze względu na przeznaczenie, tym razem uzbrojenie zostawię na koniec i skupię się na najważniejszych aspektach tego statku. Starfarer jest statkiem handlowym przystosowanym do przewożenia płynów oraz zawierającym infrastrukturę pozwalającą do tankowania statków w przestrzeni. Posiada również rafinerię, która pozwala mu na zbieranie paliwa z gigantów gazowych i przetwarzania go, tak aby było gotowe do wykorzystania przez statki. Obecnie jest to jedyny statek posiadający takie możliwości. Statek posiada wiele zastosowań i nie wszystkie są oczywiste, więc postaram się je omówić. Statek jest platformą paliwową. Będzie mógł tankować inne jednostki, pobierając za tą usługę opłatę. Wiadomo już, że aby zatankować paliwo, będzie konieczne, aby mieć na tą operację zezwolenie, na przykład jako organizacja lub osobiście. Może się również liczyć poziom reputacji osoby, która będzie tankowała. Wszystko to będzie pod kontrolą właściciela statku. Warto wspomnieć, że gracz, któremu skończyło się paliwo, będzie mógł wystawić beacon z misją kupna paliwa. Starfarer może polecieć do niego i zatankować go. Starfarer nie jest jednak zmuszony sprzedawać paliwo bezpośrednio. Po zebraniu paliwa na gigancie gazowym może polecieć na stację i paliwo odsprzedać. Starfarer powinien posiadać wystarczającą ilość paliwa do zatankowania kilku myśliwców lub kilku większych jednostek. Jeżeli jednak mamy ochotę zająć się handlem, to Starfarer nadaje się świetnie do handlu substancjami płynnymi. Powiem więcej, większość statków nie będzie w stanie takich substancji transportować. Nie mamy ochoty na handel płynami? Tu sprawy się komplikują, ale nie jest beznadziejnie. Starfarer posiada ładownię i to dość pokaźną, ale stanowi ona niewielką część całkowitej pojemności statku. Bez modyfikowania statku, taki handel będzie dla nas dość nieopłacalny. Możemy jednak wymienić zbiorniki na płyny na kontenery. Taka operacja zapewni nam znacznie większą przestrzeń na towar. Warto jednak powiedzieć, że nie osiągniemy tak dużej ładowni jak inne statki, takie jak Banu Merchantman lub Hull Sea. Starfarer będzie nadal posiadał swoją infrastrukturę związaną z transportem i przetwarzaniem paliwa, a to niestety zajmuje miejsce. Czy Starfarera można przerobić na statek eksploracyjny? Takie pytanie znalazło się na liście Q&A. Okazuje się, że tak, ale nie będzie on równie skuteczny co statek dedykowany. Starfarer jest statkiem modularnym i to nie tylko jeżeli chodzi o wymianę kontenerów. Będzie również możliwość wymiany pokoi wewnątrz statków. Niestety nie ma obecnie odpowiedzi na temat szczegółów, jak miałoby to wyglądać, poza tym, że ma być to możliwe. Starfarer ma możliwość lądowania na planetach, co jest dość ważnym aspektem. Warto jednak nastawić się na to, że takie lądowanie będzie dla niego dość trudne, ponieważ jest on słabo przystosowany do lotów atmosferycznych. No dobrze, to teraz troszkę statystyk. Starfarer posiada 3321 jednostek pojemności. Jest to jednak wartość sumaryczna dla ładowni wewnątrz statku oraz podczepionych zbiorników. Nie znamy dokładnej proporcji, ale jeżeli miałbym obstawiać, to porównując z ładowniami innych statków, ładownia wewnątrz ma około 800 jednostek. Statek bez towaru waży 350 ton. Posiada przyzwoitą elektrownię 6 poziomu oraz 3 silniki poziomu 4. Jeżeli chodzi o tarczę, to co innego mamy w PU na 2.6 oraz co innego na stronie, ale fakt jest taki, że są i będą tak słabe, jakby ich nie było. Prawda jest taka, że trafienie w Starfarera jest bajecznie proste, a więc tarcze znikają w ciągu kilku sekund. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, to mam mieszane odczucia. Starfarer posiada dwie wieżyczki kontrolowane przez pilota, które posiadają dość mocne uzbrojenie. Niestety, Starfarer prowadzi się jak na statek tej wielkości przystało, czyli jak tankowiec. To oznacza, że zastosowanie tych dział jest mocno ograniczone. Patrząc jednak na dziwne grodzie przy tych wieżyczkach, nie zdziwiłbym się, gdyby dało się je przerobić na automatyczne albo kontrolowane przez załogantów. W takim wypadku mogłyby znacząco zyskać na znaczeniu. Załoganci mają dostęp do trzech wieżyczek. Główna znajduje się na karku i jest wyposażona w dwa działa 4 poziomu. Jest to całkiem pokaźna siła ognia i jeżeli dobrze wykorzystana, może silnie zagrozić potencjalnym napastnikom. W tylnej części są dwie dodatkowe wieżyczki, jednak są one wyposażone w działka 2 poziomu, więc nie są już tak groźne. Niemniej, statek zyskuje osłonę z tyłu. Domyślnie Starfarer nie posiada rakiet, a jeżeli chce je posiadać, to musi zamontować specjalny moduł dający 9 rakiet 3 poziomu. Niestety ten moduł jest instalowany zamiast dyszy pobierającej paliwo z gigantów gazowych, a więc tracimy możliwość jego zbierania.
nadal jednak możemy transportować paliwo oraz tankować inne statki. Warto wspomnieć, że wieżyczki nie osłaniają z dołu i od przodu, chyba że wieżyczki pilota. Pilot jednak domyślnie nie widzi tego rejonu. No właśnie, jak się nim lata? Pilot ma bardzo ograniczone pole widzenia. Kokpit zajmuje bardzo dużą część tego, co widzi pilot. Tworzy to bardzo charakterystyczny dla Minsk klimat. Statek na pusto porusza się bardzo niemrawie i raczej do walki z myśliwcami się nie nadaje. Oczywiście, jeżeli pilot trafi z dział, to potrafi odparować myśliwca po dwóch albo trzech salwach. Ale jeżeli myśliwiec wyleci poza pole widzenia, to można już liczyć tylko na załogantów. Jeżeli chodzi o walkę z NPC-ami, to na ten moment Starfarer radzi sobie dość dobrze, ale gracze potrafią go bardzo skutecznie zlikwidować. To może się jednak zmienić. Cyk już zaplanował, że duże statki będą znacznie odporniejsze niż są obecnie, a dodatkowo w 3.0 ma być naprawiona mechanika dotycząca wieżyczek, co dodatkowo podniesie jego wydajność. Z tego co tu powiedziałem, dość jasno wynika, że Starfarer jest statkiem wymagającym załogi. Strona podaje, że maksymalna załoga wynosi 7 osób, ale jest to wartość podająca wydajność systemu podtrzymywania życia. Przeliczmy, ile osób jest potrzebne. Na pewno jest potrzebny pilot. Teoretycznie nie potrzebujemy drugiego pilota, ale inżynier, który zajmowałby się naszymi systemami, na pewno by się przydał. Warto byłoby mieć obsługę wieżyczek, czyli 3 osoby. Jeżeli jednak przerobilibyśmy wieżyczki boczne na wymagające załogantów, to jest to 5 osób. Dodatkowo potrzebny jest inżynier, który będzie nasz statek łatał w trakcie walki. Potrzebujemy również osoby do obsługi procesu tankowania i rafinacji. Na szczęście nie potrzebujemy tych wszystkich osób naraz. Jeżeli działka pozostaną pod kontrolą pilota, to potrzebujemy około 6 osób w trakcie walki oraz około 3 do 5 osób w czasie pełnienia rutynowych obowiązków. Warto zwrócić uwagę, że jeden załogant może zajmować się w czasie pokoju tankowaniem innych samolotów, a jeżeli jest walka, to na przykład zająć pozycję w wieżyczce. Osobiście nie latałbym tym statkiem z załogą mniejszą niż 5 osób, przy czym pozostałe 4 mogą być NPC-ami. Chciałbym powiedzieć, że na koniec opowiem o wariancie Starfarer Gemini, ale obawiam się, że jesteśmy jeszcze daleko od końca. Gemini na tyle różni się od głównego wariantu, że sporo z tego co powiedziałem należy powiedzieć od nowa. Jest on wariantem wojskowym Starfarera przeznaczonym do transportu paliwa na potrzeby wojska. Co prawda Starfarer został wyprodukowany przez Misk, to za przystosowanie Gemini do wymogów wojskowych odpowiedzialny jest Aegis. I tu niestety zaczynają się schody, ponieważ jeszcze nie widzieliśmy Starfarera Gemini. To, co obecnie jest dostępne jako Gemini, jest dalekie od wersji ostatecznej. Nawet jak popatrzymy na statystyki, to Gemini ma być o 5 metrów szerszy oraz o 4 metry niższy, co zmienia całkowicie jego kształt. Gemini poświęci dużą część wewnętrznej ładowni, aby pomieścić dużo większe silniki poziomu 6 i 7 zamiast 4, większy reaktor 7 poziomu oraz większe tarcze poziomu 4, które nadal są za słabe dla statku tej wielkości. Gemini ma mieć również dużo mocniejszy pancerz. Posiada mocniejsze wieżyczki, główna wieżyczka posiada broń 5 poziomu zamiast 4, a dwie wieżyczki z tyłu 3 poziomu. To plus dodatkowo zamontowany moduł rakietowy powoduje, że statek posiada potężną siłę ognia. Zmiany przekładają się na utratę ponad 25% całej ładowni, co zostawia około 2500 jednostek. Tak duże zmiany w silnikach, bo skok z poziomu 4 na 7 i 6 powinien przełożyć się na znacznie większe przyspieszenie i szybszą maksymalną szybkość, ale obawiam się, że obecne parametry ustalane są na oko. To oznacza, że możemy się spodziewać minimalnych różnic względem oryginału. Mam szczerą nadzieję, że ta metoda wyznaczenia parametrów statku się zmieni, ale na ten moment Gemini nie lata dużo lepiej od zwykłego Starfarera, a szkoda. Czego należy się po nim spodziewać? Mniejszej ładowni, znacznie większej odporności, zupełnie innego wyglądu wewnętrznego, stylizowanego na statki Aegis, nieco innego wyglądu zewnętrznego, lepszego uzbrojenia, podobnych możliwości co Starfarer oryginalny pod kątem przewozu i pozyskiwania paliwa, gorszej zwrotności, mniejszych możliwości modyfikacji wnętrza. Rozwińmy kilka poszczególnych kwestii. Statek ma mieć pełne możliwości pobierania, przewozu i przetwarzania paliwa oraz dostarczania go innym jednostkom. Nie ma jednak możliwości zbierania paliwa z zamontowanym modułem rakietowym. Można go jednak zdemontować i odzyskać pełną sprawność jednostki.
Ze względu na przebudowane wnętrze, ładownia wewnątrz statku będzie bardzo mocno zmniejszona, więc statek straci trochę na swojej uniwersalności. Statek będzie dużo bardziej odporny i lepiej uzbrojony, co przełoży się na jego przeżywalność. Może to mieć znaczenie dla kogoś, kto chce latać w niebezpiecznych rejonach. Ze względu na zmiany w budowie statku oraz powiększenie pewnych komponentów, zmniejszy się również miejsce na wymienialne moduły statku, co powoduje, że pewne moduły, które zmieszczą się w zwykłym Starfarerze, do Gemini nie wejdą. Na tym etapie nie jest jednak jasne, o jakie moduły chodzi, ani nawet jakie moduły będzie można wymienić. Na koniec, na szybko porównam go z innymi statkami handlowymi. Caterpillar jest mniejszy i mniej pojemny. Będzie również mniej odporny. Będzie bardziej uniwersalny, ale jeżeli naszym celem jest handel, to osobiście wolę Starfarera, który ma dużo większą pojemność i ma możliwość przewożenia towarów płynnych. Hull C będzie posiadał dużo większą pojemność i będzie w stanie przewozić płyny w specjalnych kontenerach. Jest również tańszy i posiada dużo lepsze tarcze. Jednocześnie tarcze nie zatrzymują w całości broni balistycznych, a pancerz tak. Towar przewożony w Starfarerze będzie więc znacznie lepiej chroniony. Dodatkowo Hull jest praktycznie bezbronny. Jego uzbrojenie umieszczone na gimbalach przy całkowitym braku zwrotności jest bezużyteczne, podczas gdy Starfarer jest w stanie dość skutecznie prowadzić walkę. Banu Merchantman jest godnym przeciwnikiem. Posiada dużo większą pojemność, dobre uzbrojenie i dobre tarcze. Nie posiada jednak możliwości przewożenia płynów ani tankowania. Czy polecam Starfarera, a jeżeli tak, to który wariant? Warto zadać pytanie, co chcę mniej robić? Jeżeli chcę zajmować się paliwem i płynami, to nie ma lepszego statku. Jeżeli planuję handlować, to są statki bardziej pojemne, ale Starfarer posiada dość silne uzbrojenie i jest wytrzymały, co jest sporym plusem. Mimo wszystko, Banu ma szansę okazać się dużo lepszy w handlu. Zwykły Starfarer czy Gemini? Jak dużo jesteś w stanie poświęcić za cenę większej siły ognia i lepszego pancerza? Gemini na pewno będzie posiadał mniejszy potencjał do zarabiania, ale z drugiej strony, jeżeli stracimy statek, to tego pełnego potencjału nie mamy w ogóle. Jeżeli planujesz się trzymać bezpiecznych rejonów albo latać w grupie, to zwykły Starfarer będzie lepszy. Jeżeli jednak przypuszczasz, że częściej będziesz latał samotnie, to Gemini da ci tą odrobinę bezpieczeństwa, której zwykły Starfarer nie ma. Pewną rolę w tej decyzji powinno odgrywać, jakich modułów nie zamontuje się na Gemini, które są na zwykłym Starfarerze. Jednak na tym etapie nie posiadamy tej wiedzy, co utrudnia decyzję. Jeżeli musisz podjąć decyzję już teraz, to radziłbym kupić Starfarera i upgrade'y do Gemini. Ja osobiście mam Gemini i pewnie przy nim zostanę, ale nie jestem przekonany, czy jest to najlepsza decyzja. Szczególnie, że Gemini nie posiada super kocyka w sypialni kapitana. Starfarer kosztuje $370 z VAT, a Gemini kosztuje $418 z VAT i oba dostępne są tylko w specjalnych sprzedażach. Tradycyjnie zapraszam do odwiedzenia strony oraz forum naszej organizacji, do której link znajdziecie poniżej. Do zobaczenia w świecie Star Citizena!